Aniołki i spółka. Gdybyśmy potrafili cofnąć się w czasie, moglibyśmy uniknąć tylu okropnych rzeczy. Zapobiec tylu nieszczęściom, zanim się wydarzą. Uniknąć konfrontacji z wieloma potężnymi wrogami. Nie dopuścić do popełnienia tylu strasznych błędów. Wielka szkoda, że tak naprawdę w przeszłość możemy się udać jedynie za pośrednictwem wspomnień. Raf, powiesz mi, co się stało? Tak. Siarkus i ja... Pocałowaliśmy się. Nie, to niemożliwe! Raf, powiedz, że on kłamie! Nie wierzę, że naprawdę pocałowałaś diabła! Ble, to lepsze niż pocałować anioła! Siedź cicho, Gaz! Pytał cię ktoś? Ciebie też nikt nie pytał. Dość! W tej sytuacji... Wyniki turnieju zostają unieważnione. To oznacza, że żadna z drużyn nie otrzyma mocy projekcji. Nikt nie wyleci ze szkoły, to dobra wiadomość. I tu się mylisz. Unieważnienie turnieju oznacza, że obie drużyny przegrały. Dlatego musimy wysłać do domu nie jedno, lecz dwoje z was. Musimy wyrzucić jednego anioła i jednego diabła. Takie są zasady. Nie możecie ich ukarać za nas, prawda? Musimy wszcząć wobec was postępowanie dyscyplinarne. Ale... Ani słowa więcej! Dopuściliście się prawdziwej zbrodni. Tak. Życie byłoby znacznie łatwiejsze, gdybyśmy mogli cofnąć się w czasie. Dzień dobry, Raf. Widzę, że wcześniej dzisiaj wstałaś. Prawdę mówiąc, w ogóle nie spałam. Martwisz się postępowaniem dyscyplinarnym, prawda? Nie chodzi tylko o to. Martwię się o całą tę sytuację. Wiem, że gdybyśmy byli bardziej uważni, moglibyśmy uniknąć tych problemów. Nie myśl tak. Ale to prawda. Czuję się, jakbym na chwilę postradała zmysły, a potem przejrzała na oczy. Nie możesz tu tak siedzieć i zadręczać się. Ubierzmy się i zjedzmy śniadanie z przyjaciółkami. Dziękuję. Idź sama, ja nie jestem głodna. Raf tego długo nie wytrzyma. Ostatniej nocy nie zmrużyła oka, a teraz nie chce jeść. Musimy jej pomóc. Uri ma rację. Nie możemy jej opuścić, kiedy nas potrzebuje. No pewnie, ale jak jej pomóc? Nie zatrzymamy przecież procedury dyscyplinarnej. Po co mielibyśmy to robić? Ale założę się, że możemy im pomóc, jeśli weźmiemy udział w przesłuchaniach. Jeśli sądzicie, że damy się sprowokować... Nie gorączkuj się tak, po prostu chcemy pogadać. Tak, Siarkus też jest w tarapatach, tak jak Raf. Okej, no to powiedzcie, jaki macie plan. Dobrze, weźmiemy udział w postępowaniu dyscyplinarnym i staniemy w obronie naszych przyjaciół. Czemu to ma służyć? Dobrze wiesz, że w ten sposób nie powstrzymasz Rady przed wyrzuceniem Raf i Siarkusa ze szkoły. Wyrzuceniem? Naprawdę sądzisz, że posuną się aż tak daleko? Mogą zastosować jeszcze surowszą karę. Nie wiem, czy rozumiecie. Taki pocałunek to jednak nie byle co. Słuchajcie, nie da się przewidzieć decyzji Rady, ale zgadzam się z Miki. Jak chcecie ich obronić? Naszą bronią jest prawda. Wiem, że to dziwnie brzmi w ustach diabła, ale Siarkus opowiedział nam historię Taiko i Sai. Możemy na tym zbudować całą obronę, nie? Tak myślę. Raf mówiła, że Taiko i Sai znaleźli się w podobnej sytuacji. Właśnie! W dodatku Raf i Siarkus widzieli ich wcześniej na ścianach labiryntu Minotaura. Wiecie, co to oznacza? To, co ich spotkało, to nie przypadek. Ktoś ich wykorzystał. Twierdzisz, że ktoś doprowadził do tego pocałunku podstępem? Więc są niewinni. Teraz już wiecie, o co tutaj chodzi. Przykro mi, ale taka linia obrony nie uwzględnia wszystkich informacji.
tak, nawet jeśli udowodnimy, że ktoś się uwziął na Raf i Siarkusa, to decyzja o pocałunku i tak należała do nich. To prawda, ale na razie nie mamy żadnych lepszych argumentów. A gdybyśmy musieli wskazać palcem winnych... Pomyślcie, kto miał zadbać o to, żeby Raf i Siarkus się nie pocałowali? Mówisz o Gabrielu i Miszy? Tak, dokładnie. Skoro już o nich mowa, nie wiecie, gdzie się podzieli? Zdajesz sobie sprawę, że to niczego nie rozwiąże. No i? Chyba musimy pogadać. Niby o czym? O tym, że jesteśmy do niczego i to wszystko nasza wina? To wcale nie jest nasza wina. Nie wiem, jak możesz tak mówić. Zostaliśmy wezwani specjalnie po to, by pilnować Raf i Siarkusa. Gabrielu! Ha? Ha. Zamiast narzekać, spróbuj dla odmiany ruszyć głową. A nad czym tu myśleć? Na przykład o tym. To prawda, że nie udało nam się upilnować Raf i Siarkusa, ale zastanawiałeś się dlaczego? Nie, nie bardzo. Za bardzo się zaangażowaliśmy. Miałam gwałtowny przypływ uczuć do Siarkusa. Nie potrafię tego wyjaśnić. Czułam się, jakbym miała bez niego umrzeć. Ja czułem to samo do Raf. A teraz? Nadal to czujesz? Właśnie tak podejrzewałam. Kiedy tylko się pocałowali, to uczucie zniknęło. Więc to był tylko podstęp, żebyśmy nie mogli zapobiec ich pocałunkowi? Zgadza się. To wszystko było ukartowane, a my zostaliśmy wykorzystani. Wygląda na to, że wróg Siarkusa i Raf dobrze przemyślał swój plan. Spakowałeś wszystkie torby, mój drogi? Tak, pani. Zabrałem wszystko, o co prosiłaś. Znalazłem też paczkę zawiniętą w papier. Ja się nią zajmę. Nie mogę uwierzyć, że wreszcie opuszczę to paskudne więzienie. A jeśli odkryją, że udało nam się uciec? Nie martw się, obmyśliłam niezawodny plan. Przybywajcie, moi wierni słudzy! Wierzę, że będziecie się dobrze opiekować tym miejscem. Się tylko na chwilkę i zmorzył mnie sen. Wcale się nie dziwię, przecież nie spałaś od wczoraj. Założę się, że teraz chętnie byś coś przekąsiła. Zgadłaś, umieram z głodu. Dobrze się składa, przewidziałyśmy to. Tada! Przyniosłyśmy ci małe co nieco. Mamy jedzenie i pyszne napoje. Dziękuję, nie musiałeś aż tak się starać. Żartujesz sobie? Jesteś naszą najlepszą przyjaciółką. A przyjaciółki wzajemnie o siebie dbają. Dobrze mówię, dziewczyny? Siebie, łakotko. Aniołki, spółka! Przyjaciółki na zawsze! Przyjaciółki na zawsze. Przyznam, że naprawdę nie wiem, jak mam wam dziękować. Nie ma sprawy. Postanowiłyśmy też, że będziemy cię wspólnie bronić podczas przesłuchań. Macie jakiś pomysł? Po prostu nam zaufaj. A na razie coś zjedz, zanim to wszystko wystygnie. Cisza! Rozpoczynamy postępowanie w sprawie Raf i Siarkusa. Oskarżonych o złamanie kodeksu. Raf, Siarkusie, czy przyznajecie się do pocałunku, a tym samym złamania kodeksu? Tak. Tak, zrobiliśmy to. A czy byliście świadomi tego, że taki pocałunek to złamanie zasad kodeksu? Ostatnie pytanie. Czy któryś z was chciałoby dodać coś na swoją obronę? No tak, ja... Chcemy przemówić w obronie Raf i Siarkusa! Co was nagle napadło? Wyluzuj, my się tym zajmiemy, okej? To dosyć nietypowa prośba. Tak, ale oskarżeni mają prawo do obrony. Przychylam się do wniosku. Możecie mówić. Bomba! Ups, przepraszam, profesorze. Wysoka Rado, to wszystko prawda. Raf i Siarkus faktycznie się pocałowali. Wczoraj przyznali się bez wahania, a dzisiaj potwierdzili to publicznie. W obecności Rady i wszystkich świadków nie zaprzeczają temu. Hej, co jest? Wy to nazywacie obroną? Musimy sobie wszyscy zadać jedno ważne pytanie. Czy Raf i Siarkus ponoszą winę za to, co się stało? A może padli ofiarą manipulacji podstępnego wroga, który już od dawna zastawiał na nich sidła? Macie jakiś dowód na poparcie tych oskarżeń?
było widać już od dłuższego czasu. Przegapiliśmy wiele znaków. Pierwszym z nich był dziwaczny wypadek, który wydarzył się już dawno temu przed salą walk. Jeśli to żart, to wcale nie jesteś śmieszny. Może zrozumiesz to? Nie mam ci nic do powiedzenia. Tak, więc wyjaśnij mi jedno. Czemu w takim razie wysłałaś do mnie ten list? Nie wysłałam ci żadnego listu, to ty do mnie napisałeś. Raf i Siarkus nie mieli wtedy pojęcia, że ktoś zwabił ich tam podstępem i zostawił na nich pułapkę. Zastanówmy się nad drugim przypadkiem. Wszyscy byliśmy w jaskiniach zapomnienia, kiedy zostaliśmy niespodziewanie zaatakowani przez hordy paszczurów, potworów z otchłani. Jak się później okazało, ten atak miał na celu jedynie odwrócenie naszej uwagi, żebyśmy nie widzieli, co się dzieje z Raf i Siarkusem. A w czasie turnieju Światła i Ciemności był dziwny przypadek ze sferą przeznaczenia. Możliwe, że nawet nie była prawdziwa. Wybuchła, kiedy nadszedł czas pojedynku Raf z Siarkusem, a oni nagle w tajemniczy sposób zniknęli. I pojawili się dopiero po zakazanym pocałunku. Dziękuję ci, Uri. Chyba wszyscy to pamiętamy. Więc nie możecie ukarać naszych przyjaciół, prawda? Naszym zdaniem to wszystko stało się w wyniku czyjegoś diabolicznego planu. A nie uważasz, Kabalo, że taki diaboliczny plan nie ukryłby się przed diabłami? Jestem pewna, że piekielna loża by mnie poinformowała. Tak, ale... Koniec dyskusji. Dzięki, że przynajmniej próbowaliście. Pan wie, profesorze, że mamy rację. Dowody mówią same za siebie. Zanim ukażemy Raf i Siarkusa, musimy wiedzieć, kto za tym stoi. Choć trudno mi to przyznać, uważam, że sprawa wymaga głębszego zbadania. Uczniowie mają dobre argumenty. To bardziej skomplikowana historia, niż nam się na początku wydawało. Zanim podejmiemy decyzję, musimy zbadać wszystkie okoliczności. Możecie się udać do swoich pokojów. To jest to miejsce. Tak, Malachiaszu, nie pamiętasz? To nasz dawny dom. Budzi we mnie tyle wspomnień. Moments of growth.